babareczka czeka. Dobra, bierzemy się. Zaraz się tu być baba. Dobra, tutaj to już prosta robota będzie chyba. Tak mi się wydaje. Poskładajmy jak było. Dobra, to chyba było najpierw, nie? Chyba to było. Tiuti. Muszę to jeszcze raz odkręcić, bo najpierw muszę to przełożyć. To wstać pod spód. To zaraz się wciśnie. Teraz to załóż tak jak było, tak było. Tak było. Dobra. I teraz dokręć to. Dobra, mam nadzieję, że jest dobrze poskładane. To było. Na pewno. Załóżmy tą zapineczkę. Dobra, założyło się. Teraz chyba to by było. Takie siteczko jakieś. Już piach, już nie chcę wyjść. Dobra, zakładamy to. Teraz bym musiał naprawić tą śrubeczkę. To było tak i to było tak, ale nie będę naprawiał, chuj tam. Przecież już nie będę tego rozbierał. Będę to naprawiał. Skręcaj pan. Niech się kto inny martwi. Dobra, musimy to skręcić. Przecinak. Panie inżynierze. Jak robota idzie. To pierdol pan. Niech też się później męczą. Kurwa jak ja. Zostawiamy tak jak teraz. Mam nadzieję, że dobrze złożyłem. Nie będę musiał tego rozkręcać jeszcze raz. Bo już teraz chyba nie odkręcisz pan. O. Teraz uszczelka. Daj pan tutaj. Tu jest porwana. Dobra tam. Tu pasuje. Tu pasuje. I tu nam też pasuje. Już tu nie dasz rady, tu też nie dasz rady. I zobaczcie, wystarczy, że taki Sebiks jak ja raz rozbierze taki silnik, wszystkie śruby poobrabiane. Przecinakamy. A potem wykupujecie taki silnik i kurwa, wszystko porozpierdolane. A tam pierdolić pan. Ważne, że chodzi. No i śruby obrobione. Nie ma jak odkręcić. A, bo to było to tutaj i to było tutaj. A to jest jakieś, nie wiem, tolerancja, że tak mam kurwa ustawić? Bo nie wiem. Dobra, wydaje mi się, że tak by było. Tutaj uszczeleczkę też mamy. Nie uszkodziła się w ogóle. Tu krótka. Proszę, żebym dobrze to złożył. Nie musiał kurwa rozkręcać. Jeszcze raz tego.
Dobra, teraz musimy dokręcić szpileczki. O, jak idzie, o! Jak idzie. Co mi tam zostało? O kurwa, patrz. No tak. Żem zapomniał. Tutaj gdzieś się wkłada takie te naprowadzacze. Dobrze, że mam szybki sprzęt. Dobra, jeszcze raz to zdejmę. Jeden. I tutaj drugi. To są rureczki, które karter w miarę prosto wam ustawiają. Może to obszlifuj tylko. Tą dolną to se mogę tam ciachnąć. Dolna się tam za bardzo nie przyspawała i się nie zjebało nic. Więc dolną śrubę mogłem tylko tak troszkę liznąć. Kurwa. Ej, za luźno teraz jest. Za długa teraz śruba jest, trzeba ją uciąć. Chłopie, coś się zrobił! Szpilka się upierdoliła! Niemożliwe! Ty no lekko coś trzyma, może nie ruś, kurwa! Oj, mechaniku ty! Panie inżynierze, no bardzo dobra robota! Dobra, bo pęknie, kurwa. No nie wiem, co z tym zrobić teraz. Nie wiem, co zastrzeliło. Może dokręć lekko i chuj tam, niech tak trzyma. Nie, kurwa, gwint tam puścił. Tu czuję, że przekręca mi coraz lżej idzie. Ale będzie chodził. Kurde, no wszystko zrobił i urwał gwint na końcu. O idiota. O idiota. Nalejmy oliwki. 5W40. Ten 5W50. Kurde, same takie rzadkie oleje mam. Lej pan Liqui Moly. Będzie chodził. Zalejemy Liqui Moly. Dobra, to na razie trzeba przechylić. Bo jak ja tutaj naleję? Kurde, wszystko człowieku robisz na odpierdol. Nawet silni. Zimno jest i taki gęsty jest. Czekajcie, miarka. O kurwa, cały bagnet jest. Dobra. Czyli będzie. Tam pewnie jeszcze się rozpłynie po silniku przy odpaleniu. To może nawet nie trzeba będzie dolewać, akurat będzie. Zrobimy sobie kalkulację na E65. Wchodzimy na link pod moim filmikiem, na Mubi. Z tego linku otrzymacie zwrot 150 zł na konto, jeśli skorzystacie z tej oferty, co zaproponuje wam porównywarka. Wypełniamy sobie tutaj te nasze dane. Rok produkcji 2002. BMW.
serii 7. Benzyna, gaz. 745i. Start ubezpieczenia. Nie wiem, zróbmy, dajmy od 24. To za 250 tysięcy. Miejsce Polska. Teren posesji ogrodzony. Czy samochód będzie użytkowany za granicą? Nie. Klikamy sobie kalkuluj. I teraz porównywarka Mubi wyszukuje nam najtańsze oferty różnych ubezpieczycieli. O, i proszę bardzo, 778 zł. Plus do tego otrzymałbym, jeśli bym skorzystał z tej oferty i byście weszli na ten link pod moim filmikiem, otrzymacie 150 zł zwrotu na konto. Zapłacilibyśmy 628 zł. Luksusowo. Za prawie 400 koni. Więc warto sobie wejść na link, zrobić sobie taką kalkulację i sprawdzić, czy aby wy za dużo nie płacicie. No tak. Dobra, wkładamy silniczek. Grba. Łapek nie porościnaj. O te kraty twoje. Dobra. Teraz, żeby go włożyć na miejsce, musimy... Coś takiego. Coś takiego. Tu tak nie podniesiesz. Tutaj. Co tam kurwa? Gdzieś zapiera mi. Tu jest dobrze. Tu on nie zawadza. A tu nie mogę włożyć. Proszę bardzo, silnik już zamontowany. Jeszcze tylko muszę podokręcać śrubki. Tylko był taki problem, że musiałem, żeby go włożyć, musiałem tutaj rurki przeciąć z tej i z tamtej strony i odgiąć to w tą stronę. Nie chciał wejść w ogóle. Ale o, majster nadciął troszkę. I tutaj z tej strony nie obciąłem, tylko tak sobie wygiąłem. Teraz sobie zaspawamy i będzie luks. No dobra, co? Podłączam dalej. Tłumik już dokręcony, muszę podokręcać tylko tutaj te uchwyty. Tutaj zaspawać. Podłączamy przewody. No i tak. I zaraz będziemy testować, czy odpali. I czy oby biegi dobrze, żeby złożył. Nawet nie sprawdzałem, kurwa, tą wajchą. A, bo jeszcze łańcuch niezałożony jest. Pokaż. Coś kurwa jest na jakimś biegu. To możesz już założyć. Tam wajchę musisz tak mniej więcej na wprost ustawić. O, jakoś tak. I tutaj wkładaj pan. Dobrze będzie. Jeszcze jestem ciekaw, jak z tym sprzęgłem. Czyżem czegoś nie... pierdaczył. No ale tam niby regulacja jest, to będzie można chyba podregulować. Dobra, tu można już zębatkę zakładać. Pokaż. O kurwa. O, jest luz. No dobra, także skręcamy wszystko i testujemy, zobaczymy, czy nie chodzi. Ale wam coś pokażę, patrzcie, co się pojawiło u mnie na sklepie. Rameczki są, proszę bardzo. Także jakby ktoś chciał, zapraszam na sklep łazapek.pl. Boję się z tą szpilką, nie, co pękła. Wydaje mi się, że to chyba nie szpilka, tylko... gwint strzelił w karterze tam w środku i boję się, że coś się mogło odłupać i wpadnie gdzieś tam w tryby. Bo tak myślę, że na tych trzech szpilkach będzie trzymało ciśnienie i będzie chodził. Chyba, że w plecy ci by strzeli, co? A tam pierdolisz pan. Dobra, składamy to. Załóżmy łańcuch.
żeby nie było. Tak pościnałem te śruby, nie, z jednej strony, żeby mi pasowały na łańcuch. I teraz może wyjść tak, że kurwa nie to bym wkręcił. Nie, dobrze jest. Pasuj. Jest, udało się. Bardzo ładnie. I ta? Jeszcze? Bardzo ładnie. Dobra, i teraz znowu muszę tu przyspawać. To zabezpieczenie. Wytrzymać chyba będzie. Będzie trzymać. Bardzo dobra robota. Załóżmy łańcuch. To nie będzie za krótki. Dobrze jest. Troszkę jest przydługi, ale będę miał możliwość chyba popchnąć w tamtą stronę kawałeczek. Dobra. O, teraz możemy sprawdzić biegi. Teraz jest chyba wsteczny. Nie, do przodu jedzie. Do tyłu nie chce iść. No nie wiem, że wsteczny teraz do przodu jest. Pierdolisz. Ej, naprawdę tak może być? Bo teraz jadę do przodu. Chyba, że ta trójka jest. Teraz jest luz. Ty, do tyłu są biegi, kurwa. Pakiet premium za 500. Jak to możliwe? W ogóle biegów nie ma, kurwa. Co to jest teraz? Chuj wie, co to jest. Wsteczny chyba. Luz. Wsteczny. Biegów nie zmienia. A idź pan, kurwa, chuj. A nie, teraz się zmieniło coś. Zmieniają się biegi. Pokaż może to sprzęgło coś żyć. O kurwa, nie mów mi, że jest coś nie tak. Nie, no coś jest zjebane. A nie, dobrze. Do tyłu się... Dobrze. O kurwa, się straszyłem. Dobra, do tyłu się kręci, nie? Ale tłok nie chodzi, a do przodu chodzi tłok. O, teraz... Dobrze jest, o kurwa. Aś mi kamień z serca spadł. Ale coś chujowo się biegi zmieniają. Trzeba pociągnąć rączkę i opuścić. Trzeba ruszać rączką, tak żeby... O, żeby tak coś tam przeskoczyło. I dopiero się zmienia bieg następny. Może podczas jazdy będzie inaczej, zobaczymy. O, ale się wystraszyłem. Dobrze jest, kurwa. Nie takie, żeśmy skrzynie z Andrzejem składały.
No ta. Szpilka mnie pękła. Kurna mać, no, kurna mać. Zapomniałem, przecież ona spawana była. I co teraz? Tam żeś skręcił już, ja pierdolę. Co za los. No ta, no, na spawie puściło. Słabo, że się pan wtopił w towar. Dobra, muszę przyspawać jeszcze raz tą śrubeczkę. Nie mam wyjścia. Majster zregenerował. W miarę prosto się kręci. Będzie chodzić. A, on teraz do góry, dobra. Idziesz. Nie mogę teraz włożyć, kurwa mać, no. Ciągle pod górę jest. Tu zespawaj to. O, i teraz elegancko weź. Tutaj rureczka mi podnosiła. Skręcamy resztę. Żeby wsadzić silnik, musiałem zdjąć gaźnik. I troszkę tam mi się uszczelka porwała. Ale będzie chodzić na tym. Tak mi się wydaje. Kładę to, panie. Pokaż, to się nie podwinęło, nie? Dobra, splaśni. Uszczelka. Gwincik złapało. Teraz tutaj daj. Złapało, złapało. No teraz możemy od razu to włożyć. Iglicę. Od razu możemy włożyć, o. Benzik. Paliboby. Dobra. I skręcaj pan. Teraz będziemy odpalać. Głosiny. Przewodzik do rozrusznika. Musi się dać. Dobrze. Teraz gumyczkę naciągnijmy. Zwarcia nie zrobiło. Co tu nam jeszcze zostało? Połączyć kabelki, nalać paliwa. Już można by było odpalać. Tak? A, pospawam najpierw. Dobrze myślisz. Rureczkę muszę tu w koło obspawać. Te przecięcie moje. Dobra, już jest w sumie chyba wszystko zrobione. Jedynie co, to muszę podłączyć te przewody, tak jak były. Ale są dwa żółte i tak się zastanawiam, czy nie sprawdzić miernikiem, jaki prąd jest na tych żółtych. Po odpaleniu silnika, czy jest... jak odpali. Bo mam wrażenie, że słaby prąd daje. Tu CB-czka jest, tu podłączone. Zostało tylko to podłączyć kable i odpalamy. Izolacja. Cyk, fuch. Panie inżynierze, nie popatrz się pan tutaj. Jeszcze ta żółty. Jest. Ojej, jest. Dwa zielone. Izolacja. Co kawałek będzie poizolowany. Bardzo dobra robota. Teraz nie wiem, co z tymi żółtymi, bo mogę teraz się pomylić w podłączeniu, ale to będę mógł najwyżej później to odłączyć. Dobra, teoretycznie można by było już odpalać. Nie wiem, czy tutaj jeszcze tego napinacza łańcucha nie zamontować. Tylko, że on tak jest, kurwa, na styk. Nie ma w ogóle luzów na boki. Ale do tłumika tego nie przyspawasz przecież. Chociaż tam mógłbym. Tam jest taka rureczka. Albo tutaj jakoś.
bo mógłbym dać w tą stronę kawałek rurki. Płaskownik. Szukaj pan płaskownika. Proszę bardzo. O! Dobrze będzie. Tu dasz tak, a tu dasz tak. O! Pa, nawet ta dziura będzie tu pasowała. Prawie. Tu damy śrubeczkę. Kurwa, ja tu mam szczęście do takich mechanizacji. Ej, ale do tyłu to to się kurwa przepierdoli tak. Jak to kurwa ma być? No nie wiem, czy to taki napinacz będzie tak chodził. Do tyłu. Może nie przyspabywać tego. Dobra, zobaczymy. Troszkę tylko. Do przodu to jak cię mogę idzie. O, już. Dobra, pokaż teraz. Do przodu, jak cię mogę, jedzie. A do tyłu? Wciągnie go? Może nie wciągnie, jak się... Ale będzie... Dodatkowy hałas będzie z tego. U Jezu! Kurwa! Co się dzieje, panie Jacku? Piękna sprawa. Zalewamy. Zalewamy silniczek i odpalamy. Zaraz się okaże, jak majster zrobił robotę. Nie mam benzika, żeby nalać. Kiepsko z takim bakiem, bo nie widać, czy już jest pełny, czy nie. Powinienem jeszcze przetrzeć od spodu silnik. Sprawdzić, czy olej będzie się lał. Nadeszła biegopomna chwila. Znowu. Wszystko? Pokażmy. Chyba wszystko. I co, odpalamy? Dobra, jest ciekawe, czy akumulator jeszcze trzyma, żeby to odpalić. Linka od gazu, jakaś taka luźna. Czemu się paliwo leje? Ej, paliwo się leje. Przepływem się paliwo leje. Dlaczego? Tym przelewem. Kurwa, i to jak się leje? Dobra, pal pan. Może zaraz przemierzę. Chodzi! Ej, chodzi, kurwa. Się nachodzi. Olej się leje, kurwa, skąd? Plama oleju, tam się leje benzyna. Kurwa, może tutaj pękł ten karter gdzieś. Chyba, że nadmiar. Ulewa. Coś mi się zdaje, że tam ten karter pękł. Jak tą szpilką dokręcałem. Ciurkiem się olej leje. Ja pierdolę. Jak ta szpilka strzeliła,
To pewnie pękł karter, kurwa, i nie zauważyłem. Tośmy się najeździły. Ja pierdolę tyle roboty. Bo kurwa pisały, już po silniku, już po silniku. No i co? Coś tam narobiły. Kurwa. No nie mam jak tam zajrzeć, bo bym silikonów strzyknął. Pękła obudowa tego i dupa. Kurwe jebane, no. Teraz, żeby zobaczyć, to byś musiał, kurwa, zdejmować głowicę całą. Niemożliwe, panie Jacku. Przejedziesz kilometr i całą bańkę oleju byś musiał dolewać. Teraz jeszcze zimny olej, jak się nagrzeje, to wtedy będzie się dopiero lał. Ja bym go odpalił, sprawdził te ładowanie i sprawdził te biegi, a potem będę się zastanawiał. Zresztą będzie prąd pokazywać pewnie z tego. 4,6, 2,7. Chodzą wszystkie biegi. No, trzeba będzie obsylikonować, no bo przecież nie będę tego rozbierał już. W każdym bądź razie silniczek chodzi. Jest bardzo dobra robota. Albo próbować dokręcić tą śrubę jeszcze. I tak już rozjebane, nie? A, będzie dziesiątkę, zaraz zobaczymy. I tak już dupa jest. Nie, człowieku, obracać się. O, w ogóle. O, teraz łapię i dupa już się obraca. Dobra, weź mi tu pokaż, kurwa. Znaczy, tak wygląda, jakby się tu lało i tu się lało. Co to kurwa jest? Smar ceramiczny. Ja myślałem, że to jest kurde. Do czyszczenia. Zmywasz do hamulcy, dobra. Co tu zobaczysz? Nic nie zobaczysz, bo może być pęknięcie małe. Nie zobaczysz. Trzeba było latarką świecić. Idę po latarkę. Co wam powiem, to wam powiem, ale jest ciężko naprawdę zobaczyć, skąd to się leje. Tu takie jest... Tu jest takie jakby, kurwa, pęknięcie przy tej szpilce, ale czy to jest pęknięcie, czy to jest rysa śrubokrętem, to nie wiem. W każdym razie nigdzie nie widać. To ewidentnie leje się gdzieś, kurwa, od spodu. Przed chwilą przemyłem i znowu jest olej. Może tak go na boku odpalić, będzie widać coś. Już wiem, o co chodzi. Dobre wieści są takie, że szpilka się nie urwała, tylko gwint tutaj na łebku się urwał. Musiałem obciąć tak śrubę, żeby głębiej złapała. I podkładkę zdjąć. Ej, nie będzie widać jej. Diaksem obciąłem łebek śruby, bo takie są zaokrąglone, nie? I dalej śruby nie puszcza. I gwint się zjebał na tej śrubie, na krętce. I obciąłem, przełożyłem z innej tej i obciąłem. I dokręciła się ta śrubka, także tutaj szpilka nigdzie nie pękła. Dlaczego się olej leje? Nie widać skąd. Ewidentnie tutaj jest spod cylindra. Kurwa, może się tam podwinęła uszczelka albo co i taki jest, wiecie, milimetrowy jakaś szpara. Bo
wkurza mnie to brzęczenie. No muszę to przyspawać. No i pospawane, już nie brzęci. O, widziałeś? Dobra, widać skąd to leci. Widzicie, w tym miejscu się tak leje. Tak jakby spod tej szpilki się lało. Ewidentnie leje się spod cylindra, nie z tych karterów, tylko spod cylindra, tak jakbym... Jak poluzowałem ten cylinder, mogło być tak, że podwinęła się uszczelka, jak ją potem dokręciłem? Cholera wie. Także tak, o. Teraz by trzeba było poluzować cylinder, żeby znowu troszkę tak się odsunął i silikonu tam napierdolić. O! Bardzo dobry plan. I wtedy byśmy nie musieli może rozbierać karterów. Całego silnika. No tak. A? Główka pracuje. Pokaż pan. To będzie moment. Będzie moment. Teraz musi ostygnąć. A kurwa.